przez pierwsze wyjście się stresowałam, a potem już mówię, impreza. Paulina, dzisiaj widzimy się na trochę spokojniejszym gruncie niż ostatnio, bo ostatnio jednak na tej ściance w Sopocie był bardzo duży huk i działo się tyle, nie wiem jak ty, ale ja musiałem 2 dni odespać, byłem tak przebodźcowany po tym festiwalu. Bardzo proste pytanie. Jesteś z siebie zadowolona, jak ten debiut wypadł? Słuchaj, no mogłabym być krytyczna i przyczepić się do różnych rzeczy, że ja się przejęzyczyłam, ale wiesz co, ludzie, którzy mnie tam ściągnęli do tego Sopotu, byli bardzo zadowoleni, dostałam taką odpowiedź zwrotną. I chyba tak, no wiesz, bo wtedy wyjdę na nieskromną, ale wydaje mi się, że poczułam tą atmosferę, która tam jest w tej Operze Leśnej i ta widownia tak bardzo niosła, że ja naprawdę się tam dobrze bawiłam i dobrze się czułam i w ogóle przez pierwsze wyjście się stresowałam, a potem już mówię, impreza, my tam wiesz, na backstage'u zanim wychodziliśmy, ci artyści kończyli swój utwór, a my już wtedy wychodziliśmy na końcówce, ja sobie tam wiesz, podtańcowywałam, fajnie było. Bo tak naprawdę festiwal zrobił bardzo dobre wyniki wtedy. Jeszcze trochę w tym festiwalu trochę zostanę, bo ty wtedy prowadziłaś z Marcinem Prokopem tak. I fajnie jest być taką w cudzysłowie zaopiekowaną przez niego. No pewnie, że tak. Marcin jest, wiesz, człowiekiem orkiestrą, jest bardzo doświadczony w tego typu imprezach. Ja już miałam okazję z Marcinem prowadzić niejedną imprezę, ale takiego festiwalu jeszcze nie. Ja się zawsze czuję dobrze w jego towarzystwie, zawsze lubię jak on żartuje, w ogóle lubię jego poczucie humoru. Nie każdy to poczucie humoru rozumie. Ja uwielbiam Marcina i to on jest, wiesz, w ogóle też taki fajnym facetem w tym, mimo że on jest takim samograjem i mógłby indywidualnie ten Sopot prowadzić, bo ma taką lekkość, to mimo to daje ci tą przestrzeń, żebyś ty też tam weszła, czy tam inny współprowadzący, więc ja lubię z Marcinem pracować bardzo. To teraz takie pytanie typowo ramówkowe, ale którą kobietę i który program, nie wiem dlaczego powiedziałem kobietę, bo mam talent, to Prokop i przecież Marcin, ale kto jest twoją absolutną faworytką? Martyna, Magda Gessler, Dorota Szelongowska, że już wyganiasz dzieci do spania, bo jest mój program i ja muszę to oglądać. Wiesz co, ja lubię wszystkie programy, te kobiece. Kiedyś też, ja też w ogóle jestem tu w TVN-ie, bo wyszłam ze stacji kobiecej i w Stylach zaczynałam swoją jakby karierę telewizyjną. Powiem ci, że nie mam takiego jednego wyboru, na który mówię, że wyrzucam dzieci i już się nimi nie zajmuję. Lubię oglądać Martynę Wojciechowską, bardzo lubię w ogóle programy podróżnicze, lubię to, co ona robi, że ona się pochyla nad losem innego człowieka. Lubię programy, w których to nawet nie gwiazdy są bohaterami, a taki, wiesz, normalny człowiek, bo dla kogoś bohaterem jest ktoś inny, dla niektórych gwiazdy, które krążą po czerwonym dywanie, a dla drugiego pan, który wydziergał sweterek, wiesz, i jest z tego powodu bardzo szczęśliwy, albo stworzył w ogóle coś niesamowitego. Czekam, wiesz co, czekam na ten Mam Talent, czekam na Janka Klimenta w tym składzie jurorskim, bardzo lubię Agnieszkę, bardzo lubię Gosię, które są jurorkami już od samego początku. Czekam, jak sprawdzi się Kępa razem z Marcinem Prokopem. Lubię też, wiesz co, te programy w tych tematycznych kanałach. Lubię w ogóle, wydaje mi się, że bardziej tą męską telewizję czasem niż kobiecą. TVN Turbo w sensie? TVN Turbo i te takie tam Discovery, Travel i te wszystkie inne. Uwielbiam, jak coś powstaje, jak to jest zrobione. Uwielbiam te męskie wyprawy, jakieś tam tirem przez lodowce. Lubię takie programy z adrenalinką.